Dzień dobry, nazywam się Jerzy Czciński, mam przyjemność być dyrektorem zarządzającym spółki SIME Polska. Spółki, która od 2009 roku prowadzi działalność na obszarze na zachód od Warszawy. Posiadamy sieć gazową z Błonia do Sochaczewa o łącznej długości ponad 200 km. Na tym też obszarze posiadamy ponad 1350 klientów przyłączonych i zadowolonych z naszej sieci. W 2014 roku nasi właściciele, po bardzo dobrych wynikach, które osiągnęliśmy na tym obszarze, podjęli decyzję o budowie kolejnych kilometrów gazociągu i wybrany został obszar pomiędzy Dobrem a Łochowem z gminami Jadów i Strachówka pośrodku. Wybudowany został w 2017 roku gazociąg o długości 34 km i w lutym 2018 roku w Łochowie rozpoczęliśmy działalność eksploatacyjną, podając gaz do pierwszego klienta. Warto dodać, że budowa tego gazociągu w znacznej części została sfinansowana i będzie jego rozbudowa też finansowana ze środków pochodzących z Funduszu Infrastruktura i Środowisko. Tu na czerwono zaznaczyliśmy sieć gazową, która będzie budowana z tego funduszu w 2018 roku. Za podjęcie tej inwestycji. Gratuluję też mieszkańcom i samorządom gminy Strachówka, Dobre, Jadów, miasta i gminy Łochów. To jest bardzo ważna dla wszystkich Państwa inwestycja. Pomnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. Prowadzenie różnych inwestycji i różnych udogodnień to jest właśnie czynienie sobie ziemi poddanej. Dostarczamy gaz do takich dużych odbiorców na terenie naszego dotychczasowego działania, jak fabryka, znana fabryka batoników Mars, fabryka Wacoma, fabryka jogurtu Pec, ale też dostarczamy gaz do folwarku w Łochowie. Redukcyjna w Rudzienko. Następnego dnia przystąpiliśmy do napełniania całego 32-kilometrowego odcinka gazociągu z Dobrego do Łochowa. Jest takie powiedzenie, jak się coś mega super udaje, ze znakiem zapytania, można? Można. Jeszcze nie minęło 3 lata, odkąd mój poprzednik świętej pamięci burmistrz Marian Dzięcio uczestniczył w wydarzeniu, kiedy tutaj koledzy wójtowie, w wydarzeniu, które wydawało się wtedy bardzo odległe. Jednak przy dobrze sprzyjających wiatrach, przy dobrym zarządzaniu, przy dobrym pomyśle udało się to zrealizować i tak jak pan prezes mówi, udało się to zrealizować generalnie na rok wcześniej.